celem stworzenia tej fundacji jest właśnie edukowanie kobiet, informowanie, ich wzmacnianie, stawianie, nie wiem, pewnych przykładów, informowanie, jak one mogą funkcjonować i jak mogą w ogóle myśleć, tak? Generalnie kobiety bardzo często opierają się na swoich facetach, opierają się na jakichś takich pięknych ideach, miłości dozgonnej, wierności i tak dalej. No niestety życie pokazuje, a ja no, wiem o tym, bo stykam się z tym bardzo często, że na początku to jest pięknie, a później niekoniecznie. I z tej wielkiej miłości później powstają wielkie tragedie, te kobiety cierpią. Już pomijam fakt, że często są ofiarami przemocy. I też często nawet nie mają pojęcia, że może być inaczej. Nie wiedzą, gdzie mogą udać się po pomoc, żeby ktokolwiek im powiedział, że tak wcale nie musi być. Ponieważ to jest jedyne, co one znają. Więc jakby celem tej fundacji właśnie będzie z jednej strony pomaganie kobietom, które jakby bezpośrednio doświadczają przemocy fizycznej, tak, i cierpią tak naprawdę codziennie, ale też myślę o kobietach, które cierpią troszeczkę inaczej. Znaczy z innych powodów może, ponieważ doświadczają przemocy, ale takiej nie wprost, tak? Tej przemocy emocjonalnej, tej psychicznej, finansowej, codziennego deprecjonowania, poniżania. Także te kobiety przestają w ogóle w cokolwiek wierzyć i nawet nie próbują, ponieważ codziennie informowane, że są beznadziejne, że do niczego się nie nadają, że przecież one w życiu nie zarobią nawet na waciki. Nawet nie próbują. Im się po prostu, one się naprawdę tak czują. I teraz celem, bardzo chciałabym dotrzeć do takich kobiet, tak, żeby one gdzieś tam usłyszały, żeby ktoś im powiedział, żeby one po prostu przyszły i tylko porozmawiały, być może. I być może od tego właśnie zacznie się ogromna zmiana w ich życiu, bo przecież wcale tak nie musi być, ponieważ kobiety są silne, są samowystarczalne. Przecież to my rodzimy dzieci i je wychowujemy bardzo często same. Bo co z tego, że jest mężczyzna, kiedy on pracuje, jest zajęty, wraca, jest zmęczony, i tak naprawdę one są same, więc często rozmawiając z kobietami na początku, tak, one mówią, że one się boją, że nie wiedzą, jak sobie poradzą. I nagle przychodzi taka refleksja w trakcie rozmów, że ale przecież w sumie to ja sobie sama ze wszystkim radzę, bo przecież go nie ma. To ja ogarniam lekarze, wożenie dzieci, zajęcia, gotowanie, pranie. I nagle jest takie wow. Tylko właśnie trzeba doprowadzić do tego, żeby one w ogóle przyszły. Żeby one usłyszały, że kurczę, wcale tak nie musi być. Być może to nie będzie coś wielkiego, ale nawet, nie wiem, taki przebłysk, że wcale tak nie musi być i jakaś jedna rozmowa już może doprowadzić do tego, że kobieta zacznie stawiać granice, zacznie mówić nie, tak, zacznie chodzić gdzieś na grupę wsparcia. Zakładam, że w mojej, no tak chciałabym też, żeby właśnie w tej fundacji była grupa, jeszcze nie wiem, czy terapeutyczna, czy samopomocowa, może jedno i drugie, ale właśnie, żeby te kobiety z lękiem nawet, ale zaczęły przychodzić, zaczęły opowiadać swoje historie i zaczęły po prostu słyszeć, że one nie są z kosmosu, że to nie jest ona taka głupia, taka beznadziejna, tylko to tak działa system, że one po prostu uległy czemuś, ale wcale tak nie musi być. Ja jestem taką kobietą, która przeszła, ja bym to nazwała pranie mózgu, tak, gdzie byłam przez kilkanaście lat w związku i właśnie byłam taką kobietą, która była pełna ideałów, takiego przekonania, że przecież jest jeden mężczyzna na całe życie, że to wszystko jest takie piękne, takie szczere. No i w tej swojej naiwności no, stało się właśnie tak jak klasycznie powiem, tak? Uzależniłam się od mojego męża, tak? Znaczy pracowałam, ale w jego firmie. Wszystkie pieniądze gdzieś tam mój mąż nimi się zajmował. No i codziennie słyszałam tego typu komunikaty, że jestem głupia, że jestem beznadziejna, że nie zrobię na waciki. Na szczęście tak się poukładało, że gdzieś z tego wyszłam, tak? Oczywiście koszty poniosłam straszne, bo teraz prawdopodobnie nie będę miała gdzie mieszkać, bo muszę wyprowadzić się z mojego domu, który wybudował mój tata, ale ponieważ sytuacja była taka, że mój mąż narobił strasznych długów,
To wszystko zostało przepisane na jego rodziców i my z ogromnego majątku, gdzie mieliśmy wiele salonów, ogromną firmę, ogromne obroty, no skończyło się tak, że ja w tym momencie mam długi, nie mam domu. No i generalnie tak nie bardzo do pewnego momentu wiedziałam, co ze sobą zrobić. Znaczy, to nigdy nie było wygodne w takim kontekście, bo to, że było wygodnie, bo było wygodne łóżko i było co zjeść, to jest jakby ta podstawa naszych potrzeb, tak? Te potrzeby fizjologiczne. I rzeczywiście to było wygodne. Tylko że to nie takie czasy już. Już teraz zazwyczaj nie cierpimy na głód, tak? Ale ta świadomość i takie to poczucie, że coś jest nie tak. Tym bardziej, że no, u nas w związku po prostu była przemoc. Ona nie była wprost, bo nigdy mój były mąż mnie nie uderzył. Gdzie no, czasami żałowałam, że tak się nie stało, bo to byłoby prostsze. Bo gdyby mnie uderzył, to jest coś, co jest, nie mieści się w moich granicach, a ponieważ no, tutaj wchodzimy już na takie troszeczkę ideologiczne podłoże. Tak? Ja ślubowałam mu, więc ja byłam przekonana, że jest jeden mąż na całe życie i ja po prostu muszę być na dobre i na złe. I to, że było źle, bo było źle, tak? Bo ja myślę, że to nie jest do końca tak, że znaczy, może być tak, że jest takie fajne życie, że są pieniądze, ale jest miłość, ale jest szacunek. Jeśli jest szacunek i takie poczucie spójności i jedności w tym, to jest okej. Okay. To kobieta wcale nie musi pracować. Przecież tu nie chodzi o to, żeby wszystkie kobiety teraz szły do pracy i były, nie wiem, pracowały po 8 godzin, bo czasem wcale tak nie musi być. Tu chodzi o to, żeby nie zgadzały się na brak szacunku. Żeby kobiety nie zgadzały się na takie poczucie, że jeśli czują, że muszą coś zrobić, albo że muszą gdzieś być, a wcale nie chcą, mi tylko o to chodzi. Po prostu pewnego dnia nie wrócił do domu, powiedział, że już zadzwonił, że nie wraca, wyjechał gdzieś do A. Gdzieś za granicę i już się nie wrócił, tym bardziej, że sposób, w jaki powiedział mi, był dość traumatyczny, ponieważ poprosił, żebym go odwiozła na lotnisko rano. I w drodze na lotnisko, w trakcie, kiedy ja prowadziłam samochód, po prostu poinformował mnie, że już nie chce ze mną być, że już nie wróci do domu. No i podjechałam pod lotnisko, on wysiadł i to był koniec. Więc to było trudne, bo ja prowadziłam samochód, byłam w szoku, więc było mi przykro, bo no to w ogóle była trudna sytuacja taka dla mnie. No i jakby też nie zainteresował się, czy dojechałam do domu na przykład, tak, czy nie wiem, miałam różne teorie, ale to nieistotne. No to w taki sposób się dowiedziałam, no i już po prostu wyjechał, to już nie przyjechał, już nigdy nie wrócił do domu. I na początku było różnie, tak, ale płacił na początku rachunki za dom i tak dalej, bo ja nie miałam pracy wtedy chyba nawet. Nie, pracowałam już. No ale to było mało godzin, tak, to nie byłam w stanie utrzymać domu dwójki dzieci. No a później po 6 miesiącach, 7 wzięliśmy rozwód z orzeczeniem o jego winie. I się tam zaczęło jakieś tam osobne życie. No nie zawsze było tak fajnie, jak jest teraz, bo zaraz po rozwodzie nie było mi tak łatwo, bo gdzieś tam no, te informacje na mój temat gdzieś tam ciągle brzmiały mi w głowie, kim jestem, jaka jestem i czego nie potrafię. I było mi bardzo trudno. Poszłam do lekarza, poszłam do psychiatry. Dostałam zwolnienie, dostałam leki. No na szczęście jakby moja wiedza i moja siła nie pozwoliła mi na to i nie wzięłam tych leków. Zaczęłam robić inne rzeczy, ale to było chwilę później. Oczywiście, że miałam myśli samobójcze. Byłam bardzo blisko dokonania próby samobójczej, bo miałam już leki przygotowane i list napisany, więc to było naprawdę bardzo trudne. Ale gdzieś tam na szczęście miałam dookoła siebie przyjaciół i to poczucie, że no tak nie może być. Kurczę, to tak nie może być, że ja z powodu kogoś takiego mam się zabić? Ale tak myślałam wtedy. Nie widziałam żadnego wyjścia. Myślałam, że to, żebym przestała istnieć, to jest jedyne wyjście. I teraz wiem, że to było strasznie głupie, bo jestem bardzo potrzebna. Nie tylko moim dzieciom, ale też ludziom,
nie wiem, ileś razy usłyszałam, że pani sytuuje, jeśli nie pani, to kto to zrobi? Kto pomoże tym ludziom? I, no i gdzieś tam, nie wiem, podniosłam się i poradziłam sobie i bez leków, pomogli mi przyjaciele. No i teraz jestem tym, kim jestem i już nie mam tych myśli. Wiem, że to nie wyjście i nie z takiego powodu. Znaczy w ogóle generalnie każdy powód jest słaby, ale to był najgorszy. Ponieważ gdzieś tam pojawiła się jakaś cudowna myśl w mojej głowie, żeby w pewnym momencie zrobić, pójść na studia, zrobić zawód, tak, gdzie będę samodzielna. Zaczęłam z tego po prostu powoli wychodzić i mam takie poczucie, że jestem w tym momencie, gdzie ja już mam to za sobą, tak, bo ja już przestałam się go bać. Tak? Ja przez wiele lat, jeszcze po rozwodzie, na myśl o moim byłym mężu po prostu czułam potworny lęk. Myślę, że jeszcze gdzieś tam się go boję. Ale nie chcę, żeby tak było. Nie pozwolę na to. Tak? Ja już mam na tyle siły w sobie i świadomości, że wcale tak nie musi być, że ja wcale nie jestem taka, jak słyszałam przez lata. Stąd właśnie ten pomysł, że mi się udało, tak? Ja nie siedzę w tej złotej klatce, nie jestem zależna i nie słyszę codziennie, jaka jestem beznadziejna, tylko po prostu zaczęłam wierzyć w siebie. Jestem silna, jestem samodzielna, wychowałam dwójkę cudownych dzieci, pracuję w wielu miejscach i po prostu mam tą ogromną siłę i wiem, jaką przeszłam drogę, wiem, kim byłam kiedyś, wiem, jaka byłam słaba, jaka byłam zależna, jaka byłam nieświadoma tak naprawdę, kim jestem. Jest w związku, ma żonę. Żyją sobie fajnie w domu, który kupił im ojciec Piotra. Jeżdżą fajnym autem. No i są szczęśliwi. Generalnie na początku było tak słabo, bo jakby nie chciałbym pomagać przy wychowaniu dzieci. Już nigdy go nie było, więc jakby to było takie naturalne, ale najtrudniejsze w tym wszystkim właśnie było to, że dzieci zostawił bardzo. I na początku w zasadzie nie było go. Ostatnio się pół roku temu zaczął się interesować dziećmi tak naprawdę, a jesteśmy 6 lat po rozwodzie. I zaczął się zainteresować wtedy, kiedy podałam go alimenty, ponieważ nie płacił przez dłuższy czas. Podałam go alimenty do Anglii, ponieważ chcę ogłosić upadłość. Czy ogłosił upadłość już, więc tam go podałam i wtedy, gdy wyszedł wyrok, że jednak musi zapłacić te alimenty, no to zaczęła się cała batalia i taka próba zniszczenia mnie i przekupienia dzieci. Tak, teraz po tych wszystkich latach chcę pozbawić mnie tak naprawdę mojego domu. Mojego od początku do końca, ponieważ ten dom zbudował mój tato z pieniędzy częściowo z mojego mieszkania. No a teraz dostałam żądanie opuszczenia lokalu, dodatkowo jeszcze z żądaniem zapłaty 90 tysięcy złotych tytułem czynszu za poprzednie 3 lata mieszkania tutaj. Tak, i to jakby częściej jest. To jest część mojej historii, teraz zaczyna się druga. Zaczęła się jakiś czas temu, tak? I to jest zupełnie inna historia. To jest historia, gdzie już przestałam się bać i zaczęłam wierzyć w siebie i wiem, co chcę, wiem, jak chcę żyć i wiem, że nikt inny nie ma na to wpływu. I wiem, że nikomu nie pozwolę już, żeby jakkolwiek wpłynął na moje życie, czyli będę mieszkać, będę pracować i bardzo chcę pomagać innym kobietom. Bardzo chciałabym, żeby takich kobiet jak ja było coraz mniej. Bardzo chciałabym, żeby kobiety czuły siłę, czuły moc, ponieważ mam ogromną siłę, ogromną energię mamy w sobie. I to jakby to jest mój cel, tak? Ponieważ no, zawodowo jestem psychologiem. I mam wrażenie, bardzo dobrze sobie radzę na rynku. Mam bardzo dużo osób korzysta z pomocy, pracuję w wielu miejscach i widzę, jakie to jest efektywne. Widzę, że właśnie taka, nie wiem, wsparcie, rozmowa bardzo pomaga, więc jakby chcę na tym się skupić. Istotą tego wszystkiego jest to, żeby kobiety żyły tak, jak chcą i żeby
były świadome tego, co się dzieje w związku. Żeby nie żyły w jakiejś, nie wiem, bajce, gdzie nie ma rachunków, nie ma kont, nie ma takiego zwykłego życia. Niech kobiety po prostu biorą w tym aktywny udział, żeby wiedziały, co ile kosztuje, jakie są koszty, żeby po prostu były świadome, żeby wzięły życie w swoje ręce, żeby nie opierały się, żeby tak naprawdę nie były, nie wiem, wieszakiem, tak? Kimś, kto wisi na kimś, tak? Niech kobiety staną na nogi i niech będą partnerami. Często życie w tej bajce, w tej takiej pięknej historii kończy się dość dramatycznie, kiedy się okazuje w ciągu kilku sekund, że już nie jesteś, że już ktoś nie jest potrzebny, że już jest ktoś inny, że okazuje się, że mam niewystarczające kompetencje do bycia żoną, matką. I nagle jest straszny szok, bo nagle nie wiadomo, co zrobić. Nagle okazuje się, że ale jak ja sobie poradzę? Przecież ja nic nie umiem, nic nie potrafię, nic nie robię. No, oczywiście to nieprawda, ale takie jest przekonanie w głowie tych kobiet. I bardzo często te kobiety godzą się na takie życie i cierpią, i są nieszczęśliwe, i mają depresję, i myśli samobójcze, i myślą, że tak po prostu już musi być. Ponieważ boją się, nie wiedzą, że może być inaczej. I tak tkwią w tych związkach. I jakby celem tej mojej fundacji właśnie będzie to, żeby one dowiedziały się, że tak wcale nie musi być. Że to, że okej, no dobra, na coś się zgodziły, coś się stało, ale to można zmienić. Nie ma takiej sytuacji, z której nie ma wyjścia. Mi się też kiedyś wydawało, że nie da się, że tak po prostu musi być. Ale tak gdzieś tam coś zadziało się we mnie, tak jakaś odrobina tej mojej siły wylazła z boku i okazało się, że kurczę, że to właśnie jest ta siła, że spokojnie można sobie z tym poradzić, tak? Oczywiście jest trudno czasami, ale stąd właśnie to wsparcie, ta pomysł fundacji, żeby mieć poczucie, że nie jest się samej, że jest ktoś, kto pomoże, wysłucha, ukierunkuje, powie, co można zrobić, powie, gdzie można pójść, żeby zmienić to, żeby było tak, jak my chcemy, a nie tak, jak ktoś nam powiedział, że musi być.